Cześć! Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tomb Raider Game of the Year Edition i mówiłem wam, że spotkamy się w pobliżu, gdzie będzie ten brakujący kurhanik i zapomniałem o sprawdzeniu tej ścieżki, a tutaj jest właśnie ostatni brakujący nam kurhanik. Proszę bardzo, 5 na 5, wszystko wykonane, plaża braków 100 na 100. GG. Dobra, teraz musimy tylko stąd jakoś wrócić. Najszybciej będzie chyba górą. Zauważyłem, że Lara zawsze tu wyciągała. Ciekawe, dlaczego. Zabójca słońca. To będzie dość problematyczne, ale... ale jakoś to zrobimy. Cała reszta jest w miarę do zrobienia. Grobowiec musi być na niższym poziomie. Aha, już wiem. Już wiem, o co chodzi. To też jest trochę... taka zagadka. Tam muszę się przedostać. Thank you.
Wygląda na to, że jestem na właściwym tropie. Muszę tylko sprawić, żeby winda uderzyła z większą siłą. Innymi słowy, muszę zrobić konkretne jebnięcie. Say no more, fam. I'm on it. I'm on it, baby. Dowództwo do agenta Stop. Trójca niezadowolona z braku postępów. Stop. Zdobycie gwiazdy kluczowe. Stop. Wysyłamy nowego agenta, by zapewnić powodzenie. Stop. Jaki foreshadowing Rise of the Tomb Raider. Trójca będzie bardzo istotnym słowem w następujących dwóch grach, aczkolwiek cały ten build-up tego, czym jest trójca, został strasznie zmasakrowany w Shadow of the Tomb Raider. Trzeba poluzować jeszcze trzy, a winda spadnie. Jeszcze jeden i winda się ruszy. Ruszy? A spadnie na dół i rozwali się. Jest ten ostatni. Ciężarek tutaj. Znaczy, trzeba by go ściągnąć. Piętro. Zatem.
wyżej. Coś było. O nie. Nie, nie wyglądało na to, żeby coś tu było w ogóle. Małe i ledwo widoczne są te słońca. Z dynastii Chao. Bogate dekoracje sugerują, że należał do kogoś z rodu królewskiego.
to, aby nie było gdzieś na górze. Jest i drabina. O, Boże. What? Czekajcie. Co mi to pokazuje? Dobra, to była geoskrzynka, a teraz relikt. A nie, relikty są wszystkie. Mapa, geoskrzynka i zabójca słońca. W środku jest jakaś notatka. I ten dźwięk sekretu z Tomb Raidera albo z Tomb Raider Anniversary. Dowództwo do agenta Stop. Przysłano mnie w celu zbadania nowego zagrożenia dla interesów Trójcy na tej wyspie. Kiedy przybyłem, odkryłem Matiasa i jego kult Solari. Wtedy wierzyłem, że Matias nigdy nie zdobędzie gwiazdy. Ale myliłem się. Powinienem był go zabić, kiedy miałem szansę. Ale teraz jest już za późno. Zostałem zdemaskowany i śmiertelnie raniony. Moja misja nie została wypełniona. Mam mało czasu. Jeśli udało ci się odszyfrować liczby i znaleźć ten schowek, musisz być moim następcą. Weź tę broń i zapasy,
a następnie zabij Matiasa. Jest bardzo bliski obudzenia wroga, który długo był pogrążony we śnie. Nie wolno do tego dopuścić. Jeżeli udało ci się odszyfrować liczby i znaleźć ten schowek... Przysłano mnie w celu... W sensie co? Gdzie? Gdzie ty to niby masz? Dobra, to tutaj. Cały czas jest baza badawcza, co? Przewidywalne. Musi być bardziej nieoczywiste.
strażnicy byli w grobowcu Himiko. Bronili jej. Czy to ty? Byłeś jakiegoś rodzaju generałem. Popełniłeś seppuku. Dlaczego? Piękny. Ciągle ostry. Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Aby je powstrzymać, musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej. Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? Dokumenty wszystkie. Kolejni. Dawać mi ich tu. Gdzie są kolejni? Aha, tędy mogę się wydostać. Dobra, to idziemy, nie?
było w tym czasie. Cały czas baza badawcza. Do diabła! O nie! Co się dzieje? Atakują nas! Pomocy! Cholera! Nie! A muszę do nich wracać. Zostawiło się na któryś piętach chyba. Nie powinno nas to. Nie pomóc. Ale jaki mamy kurwa wybór? Ci obcy rozbili obóz na blaszku. Na żywo po prostu tam nie pójdziemy. Ojciec Matias nie życzy sobie nikogo w pobliżu tej starej bazy. A co z oni? Uspokój się. Nic nam się tu nie stanie. Jak zabijemy tę dziewczynę, wrócimy do reszty i zaatakujemy tych na plaży. Double kill. I to piękne. Uwaga! Są na wybrzeżu! Och, cholera! Ognia! Ognia! Dobra. Tak. To moja łódź! Sukinsyny! Szlak trafi, jeśli ją oddam. Żona! Pomocy! Gdzie jesteś? Cholera jasna! Maciarze, na więcej was nie stać? Reyes, jesteś ranna. No, dawaj. Dzięki. Poważnie, myślałam, że już po mnie. Nie ma po nich śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. Co teraz zrobimy? Kuter jest już sprawny. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana, sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem Sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rod. Słuchaj. Cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem, jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem. Ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła, Reyes. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. Chodź na pokład, gdy tylko będziesz gotowa do drogi. Dobra, no ja na razie nie jestem jeszcze gotowy, bo chcę już na maksa wszystko wyczyścić. Więc
szybko podejdziemy sobie do ogniska, zapiszemy grę i ja znowu chyba będę musiał obejrzeć sobie na YouTubie, gdzie dokładnie są te cholerne totemy. O, i mam jeszcze jeden punkt. Dobra, to co, spotkamy się już może jak po prostu wyczyszczę te totemy, już nie będę was męczył, gdzie one tam są. Przy okazji też może trochę popoluję na wyspie, porozwijam sobie sprzęt do maksa. Już spotkamy się w ostatnim odcinku, kiedy będziemy szli do tego krasztoru. Właściwie nie szli, tylko będziemy płynąć, także dzięki, że jesteście, dzięki, że gramy razem, grał z wami Uther. Trzymajcie się. Pa, pa.